Dobry wieczór, trochę jestem zagubiony. Nie wiem właściwie, gdzie jestem i traktuję to wystąpienie, krótkie mam nadzieję, jako coś zupełnie wyjątkowego, za co chciałbym organizatorom tej sesji tutaj od razu bardzo podziękować, jak również muzykom, którzy postanowili stworzyć pewne tło do zdjęć, które Państwu na końcu tego wystąpienia niepotrzebnego, nawiasem mówiąc, pokażę. Nie zawracałbym głowy zupełnie, nie śmiałbym, żeby przemawiać do tak, podejrzewam, licznego grona, chociaż nie jestem pewien, bo oślepiają mnie jakieś lampy. Gdyby nie to, że rzecz dotyczy rzeczy powszechnej, ostatnio tak popularnej, niemalże jak seks czy oddychanie. I ciągle stawiam sobie to pytanie, czy fotografia, o której chciałem chwilę powiedzieć, może być formą myślenia, w tym samodzielnego myślenia, szczególnie ta fotografia, która zajmuje się dokumentowaniem realnego świata, w którym wydaje mi się, że jeszcze żyjemy, choć nawet i tego nie jestem pewien. Ja dość z dużym zadziwieniem tutaj wysłuchałem kilku tych wystąpień i zastanawiam się, skąd to wszystko oni wiedzą, jakie empiryczne dowody na to mają, ale może tak właśnie jest już w tej chwili. W każdym bądź razie przypominam sobie takie stwierdzenie Arystotelesa, który powiedział, że człowiek właściwie dysponuje tylko dwoma uniesieniami, z którymi wiąże się nadzwyczajna rozkosz. Jednym to jest seks oczywiście, a drugim jest myślenie. I wydaje mi się, że warto potraktować właśnie fotografię w ten sposób, jako sposób na innego rodzaju myślenie, czyli również potraktować ją jako sposób na samodzielne dociekanie. Aby fotografia, która czasami służy do tego, żeby coś zakomunikować, aby w tej fotografii móc osiągnąć sukces, innymi słowy mówiąc, zostawić po sobie jakieś dobro, a wydaje mi się, że nie można mówić o życiu szczęśliwym lub przynajmniej życiu spełnionym, jeśli dobra po sobie się nie zostawia, to poza takim permanentnym zadziwieniem świata wydaje mi się, że potrzebne są jeszcze dwie rzeczy. Jedną z nich to jest zaangażowanie. To bowiem świadczy o tym, że my bardzo poważnie podchodzimy do tematu, którym się zajmujemy, szczególnie do ludzi, że traktujemy ich podmiotowo, a nie przedmiotowo. Ale również zaangażowanie świadczy o tym, że wnioski, które my na samym końcu, te konkluzje wyciągamy, oparte są na wartościach, a wydaje mi się, że dość prawdziwą, chociaż również i tego nawet nie jestem pewien myślą, jest to, że człowiek zaangażowany ceni wartości, a jednocześnie nadaje im cenę. Drugą rzeczą, która według mnie w tej fotografii, którą się traktuje jako właśnie formę wypowiedzi i formę myślenia. Drugim takim niezbędnym elementem jest motywacja. Ta z kolei według mnie nigdy nie powinna mieć związku z chęcią zrobienia sukcesu, zarobienia pieniędzy. Raczej powinna być oparta na dociekliwości, wydaje mi się. Właśnie na tym zadziwieniu tym cudem, w którym bierze się udział i broń Boże nie na arogancji polegającej na poczuciu, że już wszystko zostało opisane. Ja się burzę, kiedy mówią mi, że już wszystko jest znane. Jakoś nie potrafię tego stwierdzić, a szczególnie kiedy mówią mi, że człowiek został rozpoznany. Być może fotografia już odczarowała świat, ale na pewno zbyt wiele ani fotografii, ani naukowcy, ani myśliciele nie powiedzieli wszystkiego o nas, o człowieku. To dla mnie jest ciągle wielką tajemnicą. Nawet taka kwestia jak dobro jest dla mnie problemem szczególnym. Ze złem potrafię się uporać, ale z dobrem na przykład nie. Z powodu powszechnego udostępnienia tej cyfrowej technologii, ona na naszych oczach się zmienia, a szczególnie jej funkcja, funkcja tej fotografii. Dzisiaj ona przestaje być właściwie zawodem, a staje się bardziej zajęciem.
do niedawna jeszcze zajmowała się właśnie odczarowywaniem świata, przy okazji ucząc nas bardzo wielu cennych rzeczy. Ale również promując cudowną ideę różnorodności, różnorodności pojmowanej jako pewnego rodzaju cnota, używana właściwie do tego, aby poszukiwać dobra i prawdy za pomocą rozumu. Do tego ona była używana przez wiele pierwszych lat od momentu, kiedy ją wynaleziono. Dzisiaj ta myśl piękna, przynajmniej dla mnie, ginie w natłoku milionów fotografii, które zalewają przestrzeń publiczną, których autorami bardzo często są ludzie właściwie o niejasnych dla mnie poglądach, ale również ludzie o kompletnie niczym niepotwierdzonej wiarygodności. Ich zdjęcia prowokują takie powstawanie właściwie lawiny nowych teorii. Według mnie jest zasadniczą różnicą tworzenie teorii i życie teoretyczne, które jest oparte na właśnie empirycznych dowodach. Większość z nas, wydaje mi się, to chyba nie będzie jakimś nadużyciem ani też arogancją, jeśli powiem, że większość z nas poszukuje pewnych wskazówek na rodzaju jakiejś gwiazdy polarnej, pewnego kierunku, w którym droga będzie obiecana i bezpieczna. Nie jest to jakieś zjawisko nowe i myślę, że mamy z tym do czynienia od zarania cywilizacji. Do niedawna jednak ten kierunek, tę drogę wyznaczali nam najlepsi, uprzywilejowani, najbardziej wyedukowani, mądrzy, głębocy ludzie, którzy jakby potwierdzili w najróżniejszy sposób swoją wiarygodność, ale przede wszystkim ludzie, którzy zaoferowali coś nadzwyczajnego, właśnie tę niezależną myśl. I polegało to na tym, że oni nie bali się terroru opinii publicznej. W związku z tym mogli zaoferować po prostu swoją oryginalną myśl. Wielkie dzieła, chociażby takie jak Biblia, Homer, Platon, Sokrates, ktokolwiek przyjdzie nam do głowy, one przetrwały w tej swojej aktualności również dlatego, że ich autorzy przecież nie oglądali się na reakcję opinii publicznej, ani nawet na gusta epoki w czasie, kiedy tworzyli te swoje dzieła. Dzisiaj wzorce ustanawiają właściwie wszyscy, również i państwo, wkładając do sieci, do tej przestrzeni publicznej, miliony fotografii, które dotyczą właściwie zapisu takich bardzo prostych, potocznych doświadczeń. Inni ludzie przyglądają się tym fotografiom, naśladują wasze pomysły i wkładają za chwilę to samo, ponieważ uważają, że skoro coś się pojawiło w przestrzeni publicznej, to musi chyba reprezentować jakość. Ten zalew tych bliźniaczo podobnych do siebie zapisów, jak powiedziałem, najczęściej właśnie takich bardzo potocznych doświadczeń, zabija tę cudowną ideę różnorodności i wywołuje według mnie dość zgubne przekonanie, że wszyscy jesteśmy tacy sami. Cóż to za nonsens, przynajmniej według mnie. Jak możemy być tacy sami, skoro przecież nie dysponujemy wspólnym takim samym doświadczeniem? A przecież to właśnie doświadczenie czyni nas tymi, którymi jesteśmy. To, co wynieśliśmy z domu, od rodziny, te wszystkie wartości, które nam przekazywano, edukacja, to są te indywidualne stemple, które czynią nas innymi od pozostałych i przypisane są jednostce, nam jedynie, tak jak nasze linie papilarne. Wydaje mi się, że człowiek nie jest tworem natury tak naprawdę, a raczej tworem kultury. Innymi słowy mówiąc, to, co dostał od stwórcy, jest czymś niewielkim w porównaniu do tego, co dostał od kultury właśnie. Więc to moje krótkie wystąpienie jest właściwie w obronie różnorodności. Tej wspaniałej, wydaje mi się, pobudki Odyseusza, a jednocześnie obroną tej idei, że fotografia może być formą myślenia i to myślenia samodzielnego. Właściwie
pytanie może być takie, dlaczego akurat ten rodzaj, ten byt, to medium, temu medium można stawiać aż tak wysokie cele, jakim jest prowokowanie do refleksji przynajmniej. Nie wiem. Tak jak właściwie nie wiem wielu rzeczy. Na szczęście, i to jest fascynujące, ale mogę podejrzewać, że na przykład jednym z powodów, dla których możemy traktować tak szczególnie fotografię, jest jej niezwykle cenna, rzadka i wspaniała cecha. I tą cechą jest cisza. Cisza w fotografii, która w przeciwieństwie do filmu czy do telewizji nie jest odbiorcy w ogóle narzucona, prawda? I niezależnie od tego zgiełku, harmideru, czasami przemocy, jaka towarzyszyła wykonanym zdjęciom, to ta fotografia przywraca ich do tego stanu spokoju, do tej nieruchomości. Tworzy coś w rodzaju izolacji, jakiejś takiej przestrzeni, stając się być może w ogóle jedynym sposobem na to, żeby stanąć, zastanowić się i przeżyć tę pogłębioną refleksję. Mnie się wydaje, że w ogóle tym, kim my jesteśmy, to wszystko najlepsze zawdzięczamy według mnie literaturze. Literatura też ma tę unikalną wartość, że ona nie zmusza mnie do biegu, pośpiechu, zadyszki, że ja mogę się zatrzymać i zanalizować jakąś myśl, próbować ją zrozumieć i wyciągnąć z tej myśli genialnej wnioski. W tym kontekście prawdziwym wyzwaniem wydaje mi się, szczególnie dla ludzi młodych, wydają mi się media i to, co one z nami robią. One stały się taką hurtownią pojęć, najczęściej pojęć niejasnych, przynajmniej dla mnie, bardzo często banalnych i pojęć o niejasnych, dotyczących niejasnych wartości. Jesteśmy na przykład bombardowani obrazami doskonałego ciała. Ale nikt nie mówi w tych mediach o doskonałości duszy i o tym, że w ogóle warto do tego dążyć. Podejrzewam, że większość nawet sobie nie zdaje sprawy, że coś takiego istnieje jak doskonałość duszy. I ta jałowość tego duchowego krajobrazu jest przynajmniej dla mnie dość przygnębiająca, że te obrazy, którymi się nas dzisiaj karmi w tych mediach, właściwie nie oferują żadnej pomocy, żadnego ratunku. Nie dotyczą nawet takich prostych spraw jak przyzwoitość, jak nie podają dobrych wzorów postępowania. Ja osobiście jestem bardziej wierny idei zakorzenienia i odnoszenia się do wzorów postępowania, właściwie wzorów też tych wzorów myślenia, wzorów, myślenia może tak bym najbardziej to powiedział, które oparte są na rzeczach sprawdzonych, na tym, co wypracowały te pokolenia poprzednie, przede mną. Te wzory umysłowości niezwykle mi imponują i mam do nich wielkie zaufanie, bowiem jak analizuję to, co poprzednicy, ci uprzywilejowani, wyjątkowi ludzie mi podsuwali, to widzę, że oni mi mówili głównie o wyborze między, nie wiem, nauką a pobożnością, czy rozumem a objawieniem, a przecież z tego wyboru według mnie przynajmniej wynika cała reszta. Nie oznacza to zamknięcia, żebym nie był tutaj źle zrozumiany. Broń Boże, nie jestem zamknięty na postęp. W ogóle wydaje mi się, że postęp bierze się z negacji, tylko z tego. Właśnie nie z akceptacji, nie z powielenia, tylko z negacji. Ale też nie jestem zwolennikiem takiego bezmyślnego akceptowania wszystkiego. Czyli nie jestem zwolennikiem otwarcia na wszystko, co tutaj jest myślą, która dość często się przewija. Wydaje mi się, że całkowite otwarcie oznacza w takim powszechnym rozumieniu, że
możemy tworzyć dowolne wzorce życia i postępowania. Według mnie przynajmniej to oznacza, że właściwie drugi człowiek już do niczego nam nie jest potrzebny. Czyli to reklamowanie tego wielkiego otwarcia, obawiam się, że może oznaczać tak naprawdę spektakularne zamknięcie. Powinniśmy sobie uzmysłowić, że wolność, o której tutaj wiele ust wyciera sobie, wiele osób wyciera sobie swoje usta, jest według mnie zaledwie postulatem, jakąś możliwością, nie jest stanem faktycznym. Właśnie. A w tej naszej demokracji najczęściej wolność jest po prostu informacją, a życie ciągle, prawda, zarządza konieczność. Warto o tym myśleć i jakby pielęgnować po prostu tę przerażającą, ale też jakoś piękną myśl. Prawdziwej otwartości, o której tutaj już wcześniej powiedziałem, towarzyszy pragnienie poznania, a więc taka cudowna myśl o tym, o tej braku własnej wiedzy. To wydaje mi się być niesamowicie czymś pozytywnym. To, że my mamy tę pokorę i przyznajemy się do tego, że wielu rzeczy nie wiemy. I to właśnie chodzi o tę świadomość. Gdy ona upada, ludzie zaczynają się do siebie upodabniać, ponieważ nie wiedzą, że w ogóle nie wiedzą o tym, że mogliby być inni. Gdy ta świadomość upada, to ludzie najczęściej za swoje cele stawiają sobie fakty naturalne. Ale tak długo, jak będziemy mieli słuchawki iPhone'a na uszach, nie dowiemy się niestety tych wszystkich cudownych rzeczy, które tradycja i poprzednie pokolenia mogły nam zaoferować. I kiedy je zdejmiemy, być może, że w ogóle okaże się, że już jesteśmy głusi i jedynie muzykalnie tylko na tą komercyjnie konfekcjonowaną fantazję, którą nam, prawda, współczesne media dostarczają w postaci telewizora, czy tam internetu, ale czy prasy. To może kierować myśli w stronę czyhającego za zakrętem na nas wszystkim jakiegoś upadku. Ale historia i doświadczenie uczą, że nawet upadek może nieść w sobie jakieś ukryte korzyści, bo oprócz barbarzyństwa wtedy najczęściej pojawiają się przejawy niezależnego myślenia, czego sobie i Państwu bardzo właśnie życzę. Dziękuję serdecznie, a teraz może zilustruję te trochę upokarzające myśli kilkoma fotografiami, jakoś przed Państwa sercem się wybronię. Również i tego nie wiem, zaryzykujmy. Thank you.
Jeszcze raz.